Kiedy coś się dzieje, zawsze jesteś w pierwszym szeregu. Kiedy jest, są demonstracje kobiet, kiedy kobiety walczą o prawa, o prawa, które powinny być, jest to naturalne w XXI wieku. Kiedy dzieją się straszne rzeczy na granicy, ty jesteś. Nie umiałabym po prostu inaczej. Dla mnie to jest absolutnie naturalne. Tej wrażliwości nauczyli mnie też rodzice yy, i nie wyobrażam sobie też tego, żeby jako osoba publiczna z dużymi zasięgami po prostu nie wykorzystywać tego. Czyli wydaje mi się, że wówczas, że tak naprawdę najlepsze co możemy zrobić z właśnie tym... tym darem docierania do tak szerokiego grona odbiorców i tym darem tego, że ludzie są ciekawi tego, co mamy do powiedzenia, żeby tego nie wykorzystać po prostu w dobry sposób, w dobrych intencjach, to jest a jest tak, są bardzo trudne. No właśnie to jest tak, że my jedziemy na granicę do Michałowa na chwilę, mhm. a tam są e, dziewczyny, faceci, e, którzy są wolontariuszami, cały czas tam są, są tak. tam lekarze, e, prawnicy, którzy poświęcają kawał swojego życia, żeby pomóc innym. E, i tak z jednej strony otworzyliśmy swoje serca dla, dla Ukraińców, dla Ukrainek, dla dzieci ukraińskich, a nasze serce się nie otworzyło na granicy białoruskiej. Nie rozumiem tego. To znaczy, patrząc na to, co się dzieje na świecie, to, to, to my nie jesteśmy tak bardzo odizolowani. Od reszty to, co się dzieje z Frontexem, ile jest procesów w toku, yy, gdzie ludzie po prostu tonęli na morzu. i, i, i udzielano im właściwej pomocy. To nie jest tak, że to, jest, że to się dzieje tylko w Polsce, ale to jest czymś, coś, z czym nie mogę się pogodzić. To znaczy, dlaczego? Zrobiliśmy też taki spektakl z prawnikami Michelskiej Fundacji Praw Człowieka, z centralą, gramy to w Teatrze Powszechnym, z Michałem Zadarą, to zrobiliśmy, to się nazywa odpowiedzialność. I yy, Opowiadamy o tym, co się stało na granicy i zadajemy też takie pytania, dlaczego Polska nie udziela takiej samej pomocy, jak dziecku z Mariupola czy buczy, dziecku, które dociera do nas, potrzebuje tej pomocy. Ale ja sobie Aleppo. na przykład. Tak, bo w tej chwili pomocy. są minusowe temperatury i właściwie każda interwencja, każde przybycie do grupy uchodźczej, to jest spotkanie ludzi w bardzo ciężkim stanie w, w różnych stadiach hipotermii. To jest dla mnie niepojęte, że nie ma we mnie na to zgody. I kiedy pojechałam pierwszy raz na granicę i uczestniczyłam w takiej akcji pomocowej jako wolontariuszka Grupy Granica, jestem od roku wolontariuszką Grupy Granica, no to to już zostanie ze mną na zawsze. I wydaje mi się, że to jest szalenie ważne, żeby w jakikolwiek sposób wspierać tych, którzy niosą tam pomoc. Yy, można zasilać konto grupy Granica, można robić zbiórki, można też o tym mówić, to jest szalenie ważne i zwłaszcza my, osoby publiczne, musimy o tym mówić, ale też takie mówienie o poważnych sprawach, mówienie, że każdy z nas yy, może jakoś pomagać i że to jest w naszych rękach, to jest też tak naprawdę dawanie nam samym nadziei na to, że mamy wpływ, jakikolwiek wpływ na rzeczywistość, która nas otacza. No tak, mamy wpływ, ale jednocześnie nie mamy wpływu. Jak były wielkie demonstracje, pamiętasz, był czarny marsz, czarne parasolki, to był wielki marsz kobiet, tak. i jakiś y, nastąpił strach u władzy. Potem to się zmniejszyło. Mm. Potem coraz mniej y, dziewczyn protestowało. Dziewczyn, mężczyzn, może dlatego, dlatego, że policja była coraz bardziej brutalna i władza była coraz bardziej brutalna, więc może gdzieś, gdzieś był jakiś strach albo taka beznadzieja, że tak. można protestować i nic się nie zmienia. Ja myślę, że to też jest naturalne, no to lepiej o tym by opowiedzieli socjologowie, ale to jest też naturalna taka dynamika protestów, że też ludzie są zmęczeni. Ja też jestem zmęczona, też nie jestem aż tak dużo na ulicy, jak byłam kiedyś. Tak, ale czy to jest tak. Ale że... z mhm. drugiej strony, co jest pocieszające. Świadomość społeczna wzrasta w bardzo szybkim tempie i my się bardzo szybko emancypujemy jako społeczeństwo. To jest też bardzo ciekawe, że mamy tak restrykcyjne prawo jakby z zamieszłych czasów. A, a bardzo świadome społeczeństwo, i czym większa opresja, tym większa, jakby społeczna niezgoda na to na razie taka wewnętrzna, ale wszystkie badania na to wskazują. Nawet stosunek Polaków do prawa aborcyjnego zmienił się niebywale po tym co się ostatnio wydarzyło, po tym kiedy mamy pierwsze ofiary śmiertelne tak naprawdę restrykcyjnego prawa. Więc Polki zaczynają być i Polacy dużo bardziej otwarci. No jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia i oczywiście w temacie granicy z Białorusią jest bardzo dużo do zrobienia, ale też co pocieszające. Ten oddolny ruch, grupa granica, to, co robi Fundacja Ocalenie, to jest ewenement na skalę światową. Ta pomoc jest tak wspaniała i ja jeżdżąc na Podlasie od roku poznałam tak cudownych ludzi. Niezwykle to dało mi tyle są. jakiejś nadziei, tyle inspiracji yy, i to tak fenomenalnie funkcjonuje bez żadnego wsparcia letarze, Państwa, ale wręcz... także poza swoim czasem. W czasie wojny tak, no, pomagają tym ludziom pielęgniarki, tak. lekarze prawnicy, na granicy, prawnicy, cały system działania.